Witajcie! Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez psa. Te zwierzęta nie są mimo wszystko wybitnie wymagające. Częściej dają coś od siebie niż proszą. Ich miłość to coś bezwarunkowego. Nie zależy od tego, jak udany, bogaty czy przystojny jest właściciel. Po prostu psy nas kochają. Jeśli ktoś zrobił coś dobrego wobec psa, jego wdzięczność będzie niemal dozgonna. Nie zapominajmy też o psach służbowych, które pracują w specjalnych oddziałach policji na równi ze swoimi ludzkimi partnerami, przynosząc jednocześnie wiele korzyści społeczeństwu. Dzisiejsza historia będzie dotyczyła jednego z takich odważnych i lojalnych zwierząt. Gdy państwo Smith po raz pierwszy zobaczyli Kyla, byłego psa policyjnego, natychmiast się w nim zakochali. Pies pracował przez 8 lat w policji i właśnie przeszedł na emeryturę, bo jego węch nie był już tak dobry jak kiedyś. Teraz mógł przeżyć resztę życia, leżąc na poduszce i po prostu będąc kochanym. Rodzina zabrała Kyla do swojego domu. Smithowie spędzali z nim dużo czasu, często spacerowali razem po lesie w pobliżu domu. Pies uwielbiał ścigać wiewiórki, chociaż nigdy nie mógł ich złapać. Podczas jednego ze spacerów wszystko było jak zwykle, ale w pewnym momencie Kyle zaczął zachowywać się dość dziwnie. Był spięty i cały czas coś wąchał, jakby podążał za tropem. Może to odruchy z przeszłości, kiedy jeszcze pracował w policji, ale w każdym razie coś ewidentnie było nie tak. W tym miejscu powiedzmy trochę o przeszłości Kyla. Mocną stroną psa, i to nie tylko dzięki policyjnemu szkoleniu, było zbieranie informacji. To prawdziwy detektyw. Gdy tylko otrzymał nowego partnera, oficera Johna, rozwinęła się jego umiejętność walki. Wkrótce nauczył się być bardziej agresywny, oczywiście tylko wtedy, gdy sytuacja tego wymagała. Pies bardzo przywiązał się do policjanta i nie słuchał nikogo tak jak jego. Ta dwójka stworzyła świetny zespół, istniała między innymi szczególna więź. Służyli razem przez długi czas, a John zabrał nawet Kyla do domu. Gdy pies zbliżał się do emerytury, funkcjonariusz doskonale wiedział jednak, że nie może się nim zająć na stałe, bo sam nadal musiał pracować, a Kyle zasługiwał na kochający dom i opiekę. John chciał zrobić wszystko co najlepsze dla swojego czworonożnego partnera, dlatego oddał go rodzinie Smithów. Jak wspominaliśmy, dzień, w którym miały miejsce kluczowe wydarzenia tej historii, rozpoczął się zupełnie zwyczajnie. Kyle poszedł na spacer ze swoim właścicielem. Szli tą samą trasą co zawsze, ale nagle pies zboczył ze ścieżki i zaczął ciągnąć, aby właściciel poszedł za nim. To zachowanie wydawało się bardzo dziwne, a właściciel domyślał się, że najprawdopodobniej coś wzbudziło niepokój Kyla, znany mu jeszcze z czasów policyjnych. Zaczął wtykać nos w ziemię, podążając za zapachem, który był wyczuwalny tylko dla niego. Mężczyzna próbował ściągnąć zwierzę z powrotem na drogę, wołając je, ale pies był zbyt skupiony na podjętym tropie. Niby nie było niczym niezwykłym, że pies wąchał ziemię podczas spaceru, ale zapach, który Kyle odkrył tym razem, pochłonął go w całości i wydawał się wywoływać u niego pewien rodzaj niepokoju. Właściciel nigdy wcześniej nie widział u niego czegoś takiego, dlatego zdecydował się pójść za swoim zwierzakiem do lasu. W końcu pies zatrzymał się i zaszczekał na ogromne drzewo. Może ukrywa się tam jakieś małe zwierzę, pomyślał mężczyzna, ale kiedy zbliżył się do drzewa i spojrzał w górę, zobaczył tylko ogromne gałęzie i liście. Pies podbiegł do drzewa od drugiej strony i jeszcze bardziej szczekał, co wyraźnie zaskoczyło właściciela. O co chodziło? Peter, bo tak nazywał się nowy właściciel psa, nie wiedział co robić, tym bardziej po tym, jak Kyle położył się na ziemi i dosłownie zastygł w bezruchu. Po drugiej stronie drzewa mężczyzna znalazł zagłębienie, z którego wybiegało groźne warczenie. Nagle z zagłębienia wyłoniła się głowa niedźwiadka. Biedak utknął w drzewie. Peter zwrócił uwagę na głębokie ślady wokół zagłębienia. Najwyraźniej zwierzę próbowało się wydostać, ale mu się to nie udało. Mężczyzna był trochę zagubiony, nie miał pojęcia co zrobić. Sam nie był w stanie pomóc dzikiemu zwierzęciu. Postanowił zadzwonić do policjanta Johna, dawnego opiekuna Kyla. Oficer wysłuchał uważnie Petera i wytłumaczył, że psa wyszkolono tak, by reagował w ten sposób na jakikolwiek niezwykły zapach czy niebezpieczeństwo. Policjant zapytał o to, gdzie znajduje się Peter z Kylem i poprosił, aby zostali na miejscu, ale byli ostrożni, bo niedźwiedź, choć mały, może być niebezpieczny. Nie tracąc ani minuty, John udał się na miejsce zdarzenia. Po drodze zadzwonił po pomoc do Departamentu Szeryfa Hrabstwa, który z kolei skontaktował się ze Stanowym Departamentem Zasobów Naturalnych.
John bardzo się cieszył, że miał okazję zobaczyć swojego wiernego psa partnera. Po drodze dręczyły go jednak wyrzuty sumienia i musiał zebrać w sobie całą odwagę, zanim doszło do spotkania. Oficer w ostatnich miesiącach był tak zajęty swoją pracą, że nie odwiedzał psa, skoro już zajęła się nim rodzina Smithów. Policjant od tamtego czasu widział się z Kylem zaledwie kilka razy. Lata wspólnej służby, zabawne historie i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, przez które razem przeszli, przebiegły Johnowi przed oczami. Gdy dotarł na miejsce, a pies zobaczył dawnego właściciela, również nie mógł powstrzymać swoich uczuć. Od razu pobiegł w stronę Johna. Oficer wybuchnął płaczem, ale uspokoiwszy nieco uczucia, podszedł do drzewa. Był bardzo zaskoczony, gdy zobaczył na własne oczy zwierzę, które utknęło w środku. Po prostu niewiarygodne, bo okazało się, że były pies policyjny, w tym przypadku okazał się też ratownikiem. Biedny niedźwiadek utknął w zagłębieniu wielkiego drzewa i najwyraźniej spędził tam więcej niż dzień, bo wyglądał na wychudzonego przez brak wody i jedzenia. Gdy dwóch nadzorców Departamentu Zasobów Naturalnych przybyło tam z miejscowym ekspertem do spraw rehabilitacji dzikich zwierząt, potwierdzili, że niedźwiadek, który utknął w drzewie, pilnie potrzebuje pomocy. Po dokładnym przeanalizowaniu stanu rzeczy doszli do wniosku, że wstrzyknięcie środka nasennego może być niebezpieczne dla zdrowia zwierzęcia. Aby uwolnić niedźwiadka, konieczne okazało się ścięcie drzewa. Na miejsce wezwano specjalistów i ratowników. Zgromadzony zespół postanowił nie wycinać całego drzewa, ale wykonać małe otwory w pniu, aby zminimalizować szkody. Akcja ratunkowa mająca na celu uwolnienie niedźwiadka trwała kilka godzin i przez cały ten czas Kyle nie odszedł od drzewa ani na krok. W końcu niedźwiadek odzyskał wolność, a po krótkim badaniu ekspert do spraw rehabilitacji dzikich zwierząt stwierdził, że wszystko z nim w porządku. Został więc wypuszczony do lasu. Gdy się oddalił, Kyle pobiegł za nim, aby odprowadzić swojego nowego przyjaciela. Kilka minut później, zadowolony, wrócił do właściciela. Pies zdawał się rozumieć, że gdyby nie jego węch i wytrwałość, niedźwiadka czekałby smutny los. To wszystko na dziś. Jeśli Wam się podobało, możecie polubić to wideo i podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!